Witajcie, drodzy widzowie. Dziś taki odcinek dodatkowy, krótki. Musimy wam coś powiedzieć. Niestety bardzo przykra wiadomość. Patrzcie, Zuzi już niestety z nami nie ma. Dzisiaj na filmie, jak będziecie oglądać ten film o 17, który nagrywałam wczoraj, no to tam też mówiłam, że weterynarz był i tak dalej. No weterynarz był też kilka dni wcześniej u Zuzi, bo ona po prostu z sił opadała. Nie jakoś bardzo gwałtownie. No ale tak w sumie z dnia na dzień było troszkę gorzej. Nie było źle, ale było troszkę gorzej. No i ten weterynarz tam dał jej coś na wzmocnienie kilka dni temu. Jakoś, nie wiem, drugi chyba maja to był. No bo po prostu te trojaczki ją bardzo osłabiły, bardzo, bardzo osłabiły. Wiecie, wyprodukować tyle mleka, już sama ciąża też na pewno dużo, no bo wiadomo, że takie wyciągły ją mocno, jak to pan weterynarz powiedział. I jeszcze w tym wieku, znaczy w tym wieku, no widać po prostu, że była stara wieku, tak no konkretnie nie wiemy. I co? I no i wczoraj jeszcze pan weterynarz przyjechał, to już będziecie widzieli na filmie tym o 17. Dał kolejną dawkę, już trochę większą dawkę, trochę innych tam leków. Nic jej się nie działo, nie miała gorączki, nie była odwapniona. Nic z takich jakichś poważniejszych chorób też wykluczyliśmy, że mogła się trawą zatruć, no bo wszystkie chodziły razem trawą. W sensie, że dzieci, wiecie, tam opryskami czy coś, bo tutaj dookoła teraz wszyscy pryszczą. Dookoła, ale no daleko chodziły, także jeszcze nasze pole oddzielało, gdzie nie było opryskane. Także to wykluczyliśmy z panem weterynarzem. Zresztą wszystkie chodziły, no to by się działo coś pewnie w pierwszej kolejności maluchom. No i co? No i wczoraj dał jej tą dawkę i jeszcze na dzisiaj dał tą dawkę. Jakieś tam lekarstwa, tam się nie znam na tym. No ale dzisiaj rano jak wstaliśmy, no to Zuzia już... Znaczy w sumie na filmie zobaczycie, że ona jeszcze stoi, je, tak nie było widać jakoś bardzo, bardzo po niej, że jest aż tak źle. Ale dzisiaj rano wstaliśmy, no to Zuzia już leżała na boku, nawet głowy nie podniosła. Także Sławek szybko zadzwonił do pana weterynarza, no i pan weterynarz no podjął decyzję, że trzeba uśpić, no bo po prostu już nic więcej się nie da zrobić. No po prostu te trojaczki były dla niej zabójcze, że tak powiem. No i co, no zrobiliśmy tyle, co mogliśmy i tyle. No i co, no wcześniej nie mówiłam o tej wizycie pana weterynarza, dopiero na wczorajszym filmie. Nie, po prostu nie chcieliśmy jakichś, wiecie, porad, rad, słuchania, mogliście tak i tak dalej. Dlatego unikaliśmy jak mogliśmy. No wczoraj dopiero, tak jak mówię, nagrałam, że pan weterynarz był, już widzieliśmy, że jest po prostu coraz gorzej. Chociaż myśleliśmy, mieliśmy jeszcze nadzieję, że z tego wyjdzie, ale raczej już pan weterynarz mówił, że w tym wieku tak jest już po prostu obciążona tymi trojaczkami, że no wiecie. Także stwierdziliśmy, że będziemy słuchać tylko jednej osoby, czyli pana weterynarza, i będziemy robić tak, jak on każe. Tak też robiliśmy. I chyba wszystko w temacie, także bardzo przykry dzień. No i co? I dzieciaczki musimy teraz karmić butelką. Już z rana dostały, od Stasiulki mleko dostają, no bo Ziutka tyle mleka nie ma, żeby wykarmić czwórkę. No teraz sam Ziutek od niej jak wypija, no to ledwo jemu starcza tak naprawdę. Tam troszkę może zostanie coś nadmiaru, to któraś kuska może wypije. No a tak, no to dostały mleko od Stasiulki. Pan weterynarz powiedział, że jak najbardziej mogą mleko takie pić. Teraz najedzone, wyhasały się i sobie śpią. Także dzisiaj na dwór w ogóle nie poszły, no bo nie wiadomo, jakby się zachowywały z tą, wiecie, bez Zuzi, tylko z Ziutką. Także dzisiaj wszyscy zostali, Koziołek z nimi też został, żeby nie krzyczał. No, także takie wieści chciałam wam przekazać, bardzo smutne wieści. Także jutro rano Sławek od razu załatwia sprawy, wiecie, takie formalne, bo to też nie jest tak, że można sobie kozy wziąć i zakopać. Wiecie, to musi być... No nie będę wam tłumaczyć, po prostu trzeba tam pozgłaszać, przyjedzie specjalny samochód, zabierze. A i jeszcze co się przyczyniło, bo w sumie też pan weterynarz to potwierdził, że upał, po prostu upał. Kilka dni mieliśmy takich naprawdę ciepłych, znaczy sami wiecie, jaka była pogoda.
mimo że już na chwilkę tylko wychodziły na trawę, wracały szybciej tutaj do szopy, bo tutaj było chłodniej. Właśnie dużo się przyczyniła też temperatura, te upały, na jej osłabienie, na jej wiek. No niestety, o, jakie popisy. Także dziewczyny, dzisiaj Justyna karmiła. Nawet wam nagrałam taki króciutki filmik. No i co zrobić?